Mamy ciało, które się obraca. I wiemy, że to ciało wykonuje N równe 1200 obrotów w czasie T równym 1 minuta, czyli 60 sekund. Pytamy się o to, jakie jest opóźnienie kątowe w przypadku, jeżeli wiemy, że droga kątowa przebyta przez to ciało aż do momentu zatrzymania wynosi 157 pi radianów. Wychodzimy od tego, jaki to jest ruch. Jest to ruch jednostajnie opóźniony, właśnie tutaj w ruchu obrotowym. Wobec tego mogę napisać sobie wzór na opóźnienie, że to jest zmiana prędkości kątowej, która następuje w czasie. Jeżeli chodzi o prędkość kątową, to jej nie mamy, ale mamy liczbę obrotów w czasie, co możemy połączyć z częstotliwością. Częstotliwość bowiem jest to liczba obrotów w danym czasie, a wiemy, że F to jest też odwrotność okresu. I jak to robimy? Omega to jest 2pi przez T, wobec tego to jest 2pi F. Tutaj poruszamy się od prędkości kątowej związanej z tą częstotliwością aż do zatrzymania, czyli do zera, wobec czego mogę napisać tutaj 2pi F przez delta T. Następnie potrzebuję wykorzystać ten parametr, parametr drogi kątowej, dlatego, bo nie znam czasu, żeby policzyć to opóźnienie. Co robię? Zapisuję sobie, że alfa, droga kątowa, to jest droga w ruchu jednostajnie opóźnionym. Czyli zamiast pisać v0t minus 1 druga at kwadrat, to piszę omega 0t minus 1 druga epsilon t kwadrat. Tu mam epsilon, więc wyciągam czas t. Czas t będzie równy 2pi f przez epsilon i wstawiam sobie do tego wzoru. Będę miała omega 0, czyli 2pi f, razy t, czyli 2pi f przez epsilon i minus 1 druga epsilon to do kwadratu, czyli 2pi f przez epsilon do kwadratu. Co otrzymam? Tu jest 2pi f i 2pi f, czyli będę miała 2pi f do kwadratu, tu też jest 2pi f do kwadratu. Tu jest epsilon i epsilon kwadrat to się skróci, ja może to rozpiszę, żeby wszystko było jasne. Tu jest do kwadratu przez epsilon, tu jest epsilon i epsilon kwadrat się skróci, czyli będę miała 2pi f do kwadratu, a to mi zostanie 2 epsilon. Rozszerzam sobie tutaj przez dwójeczkę i zostaje mi 2 minus 1, czyli 2pi f kwadrat przez 2 epsilon. Jeżeli sobie to rozpiszę, 4pi kwadrat, zamiast f piszę n przez t, czyli n kwadrat, przez 2 epsilon t kwadrat. Skrócę jeszcze tutaj, 2pi kwadrat n kwadrat przez epsilon t kwadrat. Przekształcam wzór ze względu na epsilon, czyli mam alfa równa się to, wobec tego epsilon jest równy 2pi kwadrat n kwadrat przez alfa t kwadrat. I mogę podstawić wartości. Będę miała coś takiego, epsilon jest równe 2pi kwadrat, n to było 1200 obrotów, alfa 157pi radianów i czas w kwadracie 60 sekund do kwadratu. Jeżeli sobie to obliczymy, no to okaże się, że tak, to jest jeszcze do kwadratu, tak? 1200 przez 60 to jest 120 na 6, 12 na 6, 20. Do kwadratu da mi to 400, czyli z tego wychodzi 400, a tu mam tak, pi kwadrat i pi mi się skróci, pi to jest 3,14, jeżeli podzielimy 157 przez 3,14, to wyjdzie nam 50, czyli 2,50, 0,0 się skraca, 1,8, wychodzi nam tutaj 16 i jednostka 1 przez sekundę kwadrat.